Co ty na to, jeśli powiem ci, że od dzisiaj już nigdy więcej żadna kobieta cię nie odrzuci i przestaniesz w końcu zadręczać się myślami, co tym razem znowu złego zrobiłem? Co jeśli bym ci powiedział, że jakakolwiek odmowa nie musi być osobista i nie być za każdym razem tak bolesna dla naszego ego? Siemanko, tutaj James ze strony samiecalfa.pl i w dzisiejszym filmie dowiesz się, jak za pomocą jednej prostej metody przestać w końcu zamartwiać się reakcjami oraz odrzuceniem ze strony kobiet i wzmocnić dzięki temu swoje poczucie wartości. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, że to niemożliwe, by nigdy nie zostać odrzuconym. Moje pierwsze słowa nie oznaczają dosłownie techniki, która da wam 100% skuteczności w wodzeniu, bo coś takiego nie istnieje. Ale można nauczyć się interpretować rzeczywistość w taki sposób, by to odrzucenie przestało być osobiste. Wiemy, że odrzucenie od dziewczyn to część naszego życia, ponieważ nie jesteśmy w stanie poznać i zainteresować każdej dziewczyny, jaką byśmy chcieli. Bo gdyby to było możliwe, związki monogamiczne nie miałyby żadnego sensu, ponieważ zawsze istniałoby ryzyko, że nasza laska poleci w bok. No i oczywiście takie sytuacje się zdarzają, ale można się tego ustrzec. Żeby dowiedzieć się, czego pragną kobiety, zainteresuj się moją ostatnią książką Zakazany dziennik, w której odkryjesz, w jaki sposób uwodzić oraz jakiego mężczyzny podświadomie pragnie płeć piękna. Wejdź w link podany obok lub w opisie tego filmu po więcej szczegółów. Dzięki. Wracamy do tematu. Odrzucenie w sumie nie byłoby takim problemem, gdyby nie nosiło ze sobą dosyć przykrych konsekwencji w postaci obniżania poczucia wartości, a jak wiemy, wysokie poczucie wartości jest jednym z najważniejszych elementów naszej atrakcyjności. Bo bez wysokiej wartości możemy raczej pomarzyć o ponadprzeciętnej dziewczynie, która ma do dyspozycji cały wachlarz kandydatów na wyciągnięcie ręki. Po mnie osobiście spływają odrzucenia i zlewki, ponieważ wiem, że zwykle nie dotyczą one mnie osobiście. Brzmi arogancko? Niekoniecznie. Faceci popełniają jeden kategoryczny błąd. Roztrząsają każdą negatywną sytuację, jaka przytrafi im się w kontekście kobiet. Powiedzmy, podchodzą na ulicę poznać jakąś fajną dziewczynę, otrzymują kilka zlewek i ich energia oraz poczucie wartości przez te reakcje spada diametralnie w dół. I przez to, że ich energia oraz poczucie wartości spada, dostają jeszcze więcej zlewek, ponieważ kobiety wyczuwają ich pesymistyczną, depresyjną i potrzebującą energię. Zaczyna się wtedy tworzyć samozapętlający się mechanizm. Mają coraz gorsze rezultaty, ponieważ odrzucenie biorą zbyt osobiście. Można jednak wyjść z tego błędnego koła, gdy nauczysz się jednej prostej techniki reinterpretacji rzeczywistości. Zanim jednak do tego przejdziemy, powinieneś sobie odpowiedzieć sam na pytanie, czy na przykład nie oceniasz teraz dziewczyn jako nadąsanych księżniczek lub winę za każdą zlewkę i odrzucenie szukasz w swoim zachowaniu. Jeśli tak, to musisz wcześniej wiedzieć, czym jest trójpoziomowa hierarchia opisowych znaczeń oraz podstawowy błąd atrybucji. Bez tego nie zrozumiesz dokładnie siły, jaka niesie ze sobą technika, którą niebawem opowiem. Ten pierwszy mechanizm dotyczy zbyt wczesnego przypisywania cech charakteru drugiej osobie, nie biorąc pod uwagę jego perspektywy. Wyjaśnimy to sobie na prostym przykładzie, właśnie jak w powierzchowny sposób potrafimy oceniać innych ludzi. Jest powiedzmy wtorek, masz dzisiaj akurat wolne, chciałeś się dziś polenić w łóżku i odpocząć od pracy. I tego dnia twój sąsiad ze ściany postanowił, że również będzie miał wolne i zacznie remont już od 8 nad ranem. Ja pierdolę, kurwa. Jego zachowanie oceniasz jako nieodpowiedzialne, wredne itd., itd. Z jego perspektywy wygląda to już zupełnie inaczej. Żona na przykład ocenia go jako odpowiedzialnego, sumiennego i pracowitego męża, ponieważ w końcu wziął się za remont tej meblościanki, która stoi rozwalona już od wielu miesięcy i przez którą nabiła sobie niedawno osieniaczka na stopie. Jakby dostrzegasz już szerszy kontekst poza tym swoim? Drugi mechanizm to podstawowy błąd atrybucji. Polega to na tym, że oceniamy zachowania innych ludzi przez wgląd jedynie na ich wewnętrzne atrybucje, a nie przez czynniki zewnętrzne oraz okoliczności. Powiedzmy, jesteś na mieście i podchodzisz do dziewczyny, żeby ją poznać. I ta nie wykazuje zbytnio chęci do rozmowy i zaraz cię tam zbywa pod byle pretekstem, że nie, śpieszy się na autobus.
I gość zwykle podczas takiej słabej reakcji zaczyna szukać w swoim zachowaniu błędów, wpadając w pułapkę właśnie podstawowego błędu atrybucji. A co gdyby ta dziewczyna dowiedziała się właśnie godzinę temu, że jej ukochany dziadek bardzo się źle teraz poczuł i chce szybko się na przykład do niego dostać? Czy uważasz, że w takiej sytuacji zatrzymałaby się nawet na 10-minutową pogaduszkę, gdy w głowie ma zupełnie co innego? No, niezbyt. A co jeśli dowiedziała się właśnie, że jest w ciąży? Jeśli myślisz, że to jest ekstremalny przykład, to pomyśl, że w trakcie moich szkoleń kilka razy kursanci wracali do mnie po podejściu do dziewczyny na ulicy, oznajmiając mi, że kurwa, James, nie uwierzysz, laska właśnie mówi, że wraca z kliniki i dowiedziała się, że jest w ciąży. Autentycznie, z ręką na sercu, słowo harcerza, kilka takich sytuacji miało miejsce i to jest albo jakiś totalny niefart, albo rzeczywiście nie bierzemy pod uwagę zachowań innych ludzi przez zewnętrzne okoliczności. Czyli podsumowując, jesteśmy skłonni przypisywać winę za odrzucenie naszemu zachowaniu, gdy w rzeczywistości nie jesteśmy w stanie udowodnić tego w 100%. I wiedząc już o tym wszystkim, przechodzimy do sedna sprawy. Odrzucenie nie musi być wcale bolesne, jeśli zdamy sobie sprawę z tych dwóch mechanizmów, którymi niestety często się posługujemy nawet nieświadomie. Więc skoro okoliczności zewnętrzne są również ważne, każde niepowodzenie w kontekście kobiet należy przeinterpretowywać. I na tym polega właśnie ta technika. Czyli powiedzmy... Krótkie info. Jeśli chciałbyś stać się atrakcyjnym i charyzmatycznym mężczyzną, wiedzieć w jaki sposób zadziałać na kobiecych emocjach, by nie przestały później o tobie myśleć, chciałbyś stworzyć długi i szczęśliwy związek lub po prostu zacząć się bawić i korzystać z życia, zapisz się do mnie na szkolenie indywidualne lub grupowe. Informacje na temat szkoleń znajdziesz w opisie poniżej tego filmu. Dzięki. Na przykład podchodzimy do dziewczyny na ulicy, zagadujemy, rozmawiamy jakiś czas, ale ta jakby nie daje nam numeru telefonu. Jeśli wcześniej karciliśmy się za takie reakcje, warto przeinterpretować całą sytuację i zadać sobie pytanie: a co jeśli ma dzisiaj bardzo bolesny okres i nienawidzi wszystkich ludzi? Czy takie fizyczne dolegliwości mogły na przykład wpłynąć na jej zachowanie w trakcie waszej rozmowy, na jej finalny rezultat? Pewnie tak. Czy miałeś wpływ na jej okres i dolegliwości? No nie. Jesteśmy po pierwszej randce, uznaliśmy, że wszystko poszło zajebiście, wszystko jest ok, przez kilka dni jeszcze pisaliśmy, było miło, ale ona przestała któregoś razu odpisywać lub robiła to z wielką łaską. I mamy mindfuck, zaczynamy szukać przyczyn w naszym zachowaniu. Chcemy to jakoś odkręcić, ale co jeśli wróciła na przykład do swojego byłego chłopaka i nie chce z nikim flirtować? Czy taka sytuacja mogła już wpłynąć na ochłodzenie relacji? No raczej tak. Czy możesz coś z tym teraz zrobić? No chyba na to za późno. Albo po prostu podchodzicie do dziewczyny, mówicie do niej hej, ona wam odpowiada spierdalaj. I możecie się na nią dąsać, na siebie, ale gdybyście pomyśleli w kontekście, okej, być może właśnie wraca z pracy, w której liczyła od wielu miesięcy na awans, ale zamiast jej dostała go ta zdzira, która puszcza się z dyrektorem. O wiele łatwiej jest sobie poradzić z odrzuceniem, myśląc właśnie w taki sposób, bo przecież to może być prawda. Odrzucenie nie musi dotyczyć was samych. I taką właśnie metodą jakby możecie używać do przeinterpretowania każdej odmowy od kobiety, jaką dostaniecie. Im częściej będziecie przypominać sobie także o podstawowym błędzie atrybucji czy trójpoziomowej hierarchii znaczeń, tym z coraz większą łatwością radzić sobie będziecie z odrzuceniem, którego powód wcale nie musi dotyczyć naszej osoby, a okoliczności oraz czynników zewnętrznych, no, na które też nie macie ani wpływu, ani o których i tak się nawet nie dowiecie. No i zdaję sobie sprawę, że taki sposób interpretacji rzeczywistości ma też mroczną stronę, ponieważ możemy przestać wyciągać feedback z naszych porażek i stać się nagle narcystycznymi bufonami. No skoro nic złego nie robię, to po co mam w ogóle się starać cokolwiek zmieniać? Dlatego warto w tym wszystkim znaleźć jakiś złoty rozsądek, złoty środek i po prostu świadomie kontrolować te wszystkie procesy, jakie mamy w głowie. No bo nie ustrzeżemy się nigdy uczucia odrzucenia, to jest część naszej egzystencji, ale warto zdawać sobie sprawę, że nie mamy nad wszystkim 100% kontroli oraz sprawstwa. Dzięki za obejrzenie tego filmu, jeśli Ci się podobało, koniecznie zostaw łapkę w górę oraz swoją subskrypcję. Bądź na bieżąco z każdym nowym materiałem wypuszczonym na moim kanale, klikając tą ikonkę poniżej. Trzymaj się cieplutko, mój rycerzu, mój hetmanie, bez umówek, James Piona.